Forum Suwerenności Żywnościowej, to, które teraz ma miejsce, powstało na fali energii, która się stworzyła między ludźmi, którzy chcą coś zmienić, którzy działają zupełnie niezależnie, oddolnie, między nami, po prostu zwykłymi ludźmi z miasta i ze wsi, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, że można w inny sposób podchodzić do kwestii żywności, w inny sposób podchodzić do osób, które tą żywność wytwarzają. Stworzyć wspólnotę, która obejmuje nie tylko konsumentów, ale też osoby, które wytwarzają tą żywność, nie tylko ludzi, ale też rośliny, krajobraz, zwierzęta, żeby to wszystko wziąć pod uwagę, kiedy wychodzimy z domów w poszukiwaniu żywności w sklepie. Suwerenność żywnościowa to jest myślenie o żywności, o jedzeniu od samego początku, jeszcze zanim nasionko wykiełkuje. Myślenie o glebie, o krajobrazie, o ludziach, którzy ten krajobraz zamieszkują, o ludziach, którzy pracują nad wytworzeniem tej żywności, o zwierzętach też, które mieszkają i współgrają z tą żywnością i z tym krajobrazem, o całym łańcuchu dystrybucji i wszystkim, co się dzieje po drodze, zanim ta żywność trafi na nasze talerze. Suwerenność żywnościowa to jest wpływ na cały ten proces. To jest decydowanie wspólnie ze wszystkimi osobami, które są w ten proces zaangażowane, decydowanie wspólnie, jak ten proces ma wyglądać, jaka żywność jest produkowana, gdzie, przez kogo i dla kogo. W najprostszy sposób suwerenność żywnościową realizuję tak, że nie chodzę do Lidla na zakupy, tylko do kooperatywy spożywczej. Jeżeli nie mam możliwości zrobienia zakupów w kooperatywie, to idę na bazarek, staram się kupować rzeczy prosto od producentów, staram się odwiedzać producentów na wsi, kiedy to jest możliwe. Staram się dowiadywać, w jaki sposób jest produkowana żywność, co to jest sezonowość, co to jest lokalność. Dbać o to, żebym wiedział, to, skąd pochodzi żywność i jak była wytwarzana. To jest dla mnie na co dzień suwerenność żywnościowa.